Cześć, witajcie, z tej strony Esprit, witam Was bardzo serdecznie w Room Tourze, czyli zapraszam Was dzisiaj na obejrzenie, jak sobie mieszkam, bo jak wiecie, przeprowadziłem się jakiś czas temu i dlatego też coś sobie tutaj wykombinujemy. Pisaliście też, że pokaż mieszkanko, jak się przeprowadziłeś, jak Ci się mieszka, więc zapraszam w moje skromne progi. Więc tak, od wejścia to tutaj są jakieś kurtki, jakieś pierdoły, maseczki, bo wiecie, złe czasy teraz są, znaczy ja w ogóle nie chodzę w nich. Tu jakiś parasol, tu jakieś plecaki, buty, kurtka, nieważne. To był oczywiście przedpokój, wchodzimy teraz do kuchni. Kuchnia prezentuje się tak, specjalnie nawet tutaj garn umyłem. Tu oczywiście stoi nektar boków, jeszcze schłodzony, jeszcze zimny. Tutaj stoi szklanuba, w szklanubie są już kostki lodu. Zapytacie, czego takie śmieszne, ponieważ ja używam takich wielorazowych, one wyglądają mniej więcej o tak, już Wam to pokazuję. Jest takich parę, mrozi się i one są tak jakby, one się nie rozpuszczają, są takie kostki i przez to napój nie traci smaku. Tu to wiadomo alkohol, tu mój nowy nabytek, czyli mikrofala, którą wspominałem, że kupiłem. Tutaj nawet się otwiera, patrzcie, klik i jesteśmy w środku, nie? To jest jedno, tu jakieś wino stoi, szklanuby. Oczywiście miodzik jest, bo miód jak każdy dobry ziomek. Jest również kawa Jacobs Granat Cold. Nie, to jest tak, dobrze mówię. A tu jest olej rzepakowy, którego się nigdy nie używałem. Tu jakaś ogólnie polecam, zajebista herbata. No kurwa, jak ją pijecie, to czujecie, że żyjecie. Tu jakieś płatki u góry. Mam taki toster, znaczy taki piekacz. Szczerze, raz nie robiłem w nim tosty i są zajebiste. Tu mam rękawice, jakbym kiedykolwiek, ona jest brudna, bo ona jeszcze po remoncie jest, ale jakbym kiedykolwiek chciał coś wyjmować z piekarnika, to jak najbardziej. Zapytacie się o zawartość lodówki. Tu nie ma wiele, tam są jakieś słoiki. Tu jest mleko, bita śmietana, piwko, jakieś cebule, keczupy, jajka. No ogólnie nie mam za dużo, bo no, mieszkam sam, więc po co. Tutaj zlewik oczywiście, tu jest mój czajnik, który kupiłem w, uwaga, powiem Wam, czajnik kupiłem w, to się nazywa Mango i kupiłem sobie to w Mango za 8 dych i pani mi powiedziała, że gwarancję dobramy i się nie znamy, więc tak to wygląda. Idziemy dalej, teraz będzie chwilę ciemno, przechodzimy sobie do pokoju tutaj na lewo, tu jakieś moje ubrania leżą, tu są dwie szafy, jedna większa, do której mogę wejść. I jedna mniejsza, to są jakieś, w ogóle z tego pokoju nie korzystam. Ten pokój jest, będzie wynajmowany. Jakieś biureczko i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ładnie wygląda, tutaj szafka. Co jest fajne, w tej szafce są takie księżyce, jak pewnie czekajcie. O, widzicie, jest taki księżyc numer 1 i księżyc numer 2. Więc to jest taki pokój, tu jakieś kapcie, tu moje nogi, zajebiście, nie? Łazienka teraz, przed nami oczywiście. Super ekstra pralka, tylko co najlepsze, czekajcie, jakoś tak, bo tu musi ostrość złapać, o jest, tu jakieś ręczniki wiszą i tutaj jest zajebista uwaga, zanim włączysz pralkę, włóż wąż odpływowy do zbiornika w kamieniu, dlatego że nie mam odpływu jakoś tutaj i zazwyczaj tego węża wkładam tu, ale wycwaniłem się i węża stąd wkładam tutaj do kibla i wtedy tu jest, no nieważne. Tu jest taki stojaczek, że można sobie usiąść, więc na przykład jak ktoś tu robi kupę, to ktoś inny może sobie tu mu potowarzyszyć. Szafka, w tej szafce są jakieś pierdoły, jakieś tam zawiasy, tu są jakieś brudne ciuchy. Tam jest mop, prysznic, wiadomo, tutaj przy stole. Tu jest zajebista, takie żółte lustro, umywalka, no nic takiego. Teraz przechodzimy do pokoju głównego, czyli tutaj do mojego pokoju. I tak. Tutaj jest moje wyro. Mam większy wyro niż w tamtym domu. Jest lepsze, jest wygodniejsze, to na pewno. Mamy tutaj obraz. Tu jest w ogóle, jeszcze są puste ściany i tutaj można powieszać obrazy. Już parę tutaj takich mam. Od razu Wam pokażę. Obraz numer 1, tak, to jestem ja. Teraz uwaga, nie wiem, czy jesteście gotowi. Obraz numer 2, to również jestem ja. I nawet nie uwierzycie, ale mam obraz numer 3. Tak, to kurwa, znowu jestem ja. Tu jest taki stolik. Ten stolik w ogóle będzie wymieniany, bo nie pasuje mi. On jest taki dosyć stary. On miał być taki rozkładany, ale jest zjebany i jego będę wywalał. A
Będę miał taki podobny, tylko że troszkę mniejszy. Tutaj telewizor, telewizor. Tutaj w ogóle jest stary komputer. Tu jest stary komputer, którego możecie kojarzyć jeszcze z początków mojego kanału, bo w sumie na tym komputerze się wszystko zaczynało. I on jest na razie podpięty do telewizora, bo tutaj muszę się ze spółdzielnią ugadać, bo coś tam oni mają z kablami zepsute, żeby mi działał telewizor. No. Tutaj szafeczka, dużo fajnych rzeczy, na przykład moje zdjęcia, na przykład taki tutaj mam Margo kącik. Śmiesznie to wygląda, dużo rzeczy już w ogóle się stąd pozbyłem. Tutaj jakieś jeszcze obrazy, jęga i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma za dużo. Najciekawsze teraz tutaj przed nami, oczywiście, siadamy sobie. Tak się prezentuje teraz całe stanowisko komputerowe. Tutaj jeszcze jakieś, tu jest taki duży parapet. I tak, tu jest komputer, wiadomo, słuchaweczki te co były, klawiaturka, wiadomo, mikrofonik, dwa monitory. Tutaj jest właśnie, zaraz się będę chciał nagrywać odcinek, więc tak, tutaj mamy jeden ten główny monitor i tutaj mamy ten drugi taki poboczny. No i tutaj oczywiście zdjęcie największego złodziaka, jakim byłem ja. No, więc tak to się prezentuje. Podkładka oczywiście z Margonem, bo z czego by innego. Całkiem fajnie. Internet mam teraz też w miarę jako taki szybki, więc jest spoko. Pójdziemy sobie teraz do kuchni, bo trzeba sobie tutaj zalać kolkę. Tylko nie wiem, czy ja otworzę tak jedną ręką. Czekajcie, jakby tak oprzeć o coś to i spróbować to tutaj nagrać. Cały proces nalewania Coca-Coli, bo to nie jest, wiecie, byle co. Czekajcie, tutaj nieprofesjonalnie pokazałem parę na nagraniu. Czy to widać? Czy to słychać? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, zrobimy tak. I tak. Dobra, i otwieramy kolę oczywiście. Pewnie gówno będzie z tego widać, mam nadzieję, że mi nie wystrzeli. Oczywiście świeżunia. Jeszcze dopiero co zmrożona, że tak powiem. Tu lejemy sobie całą szklanę. Nie żałujemy. O, i oczywiście tutaj zakręcamy. Wkładamy to z powrotem do lodówki. Już telefon mogę sobie zabrać, tylko sobie tutaj ogarnę. To już można do lodówki dać, żeby tam się chłodziło. Damy to koło piwka. O, tu jest cebula, w ogóle mam jak prawdziwy Polak. No i mamy elegancką szklanówę z kolą, którą zaraz sobie zdegustujemy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich super cool odcinków, to jak najbardziej piszcie, a coś się wymyśli. Trzymajcie się, na razie i yo!